No dobrze, chłopcy, zaczynamy trening. Z tego, co czytałam, jest kilka podstawowych sztuczek, które będą wam potrzebne. Jeśli znajdziemy więcej czasu, możemy zbliżać się do silniejszych czarów. A czy to nas będzie męczyło? No, zobaczymy, jacy jesteście twardzi. Zamknijcie oczy i uciszcie się. Skupcie się na swoim biciu serca i swojej duszy. Poczujcie mięśnie swoich nóg, które twardo stąpają po ziemi. Wyciągnijcie ręce przed siebie i pomyślcie o czymś miłym. Ten film był genialny. Luna? No. Vanessa, co ty tutaj robisz? Mówiłaś, że jesteś zajęta. No bo byłam. No i... Oj... Luna, to skomplikowane. Czyli, że to robiłaś przez cały dzień? Ja... Ale to... To czyli co? To są twoi nowi przyjaciele. Ja... I teraz ja idę w odstawkę i będę sama. Dziękuję ci. Oj, przestań. To, że się z nimi spotkałam, to nic nie znaczy przecież. Już zabieraj tą swoją pokartkę. Nie martw się. Na pewno jej przejdzie. Nie znasz jej. Nie wiesz, jaka ona jest. Och, ona potrafi się obrażać o kompletne bzdury, no. Przecież, no, no przecież ja nic nie zrobiłam złego, tak? No nie, no, no nie martw się. Boję się, że straciłam przyjaciółkę. Nawet gdyby, no to co? Przecież masz nas. Ale to moja przyjaciółka. Od dzieciństwa, od zawsze byłyśmy razem. Wracam do domu. Spotkamy się dziś w szkole. Szkoda dziewczyny. No, ale mam nadzieję, że tamta nie będzie się długo na nią gniewać. Wiesz, może to wyda się niemiłe, ale jeśli tamta będzie długo się na nią denerwowała, to ona... Zaprzyjaźni się wtedy z nami i ja wtedy będę miała wreszcie przyjaciółkę. Wiesz, Julio, ale skoro one się przyjaźnią od dzieciństwa, no to trochę szkoda takiej przyjaźni. No wiem, no wiem. Ale tak strasznie chciałabym mieć przyjaciółkę, a z nią tak bardzo dobrze mi się rozmawia, no i... No, no i liczyłam na to, że... No może jakoś wiesz... Jestem pewien, że w szkole będzie jakaś inna. No wiesz, z nią mi się naprawdę fajnie gada i czuję, że myślimy podobnie. Dobra, jakoś wszystko się samo rozwiąże, prawda? Ja muszę już lecieć do domu. Pa! Pa. Tak w ogóle, nawet ładna ta Vanessa, co nie? No, ale wiesz, ja chodzę z Clio. Chodźmy już do domu. Przeprosić, nie gniewaj się na mnie. Proszę, zobacz, przyniosłam ci kokardkę. Możesz ją zatrzymać. To twoja kokardka. Ale to jest prezent, weź ją. Tobie jest w niej o wiele ładniej niż mi. Nie gniewaj się na mnie. Przekupstwem nic nie załatwisz. A ja wcale ciebie nie chcę niczym przekupywać. Och, no, chcę ciebie tylko przeprosić. Ojeju, no. Ale za co przeprosić? No przecież się na mnie obraziłaś, tak? No zrozum, no przecież ci mówiłam, że tamten chłopak, on mi się tak bardzo podoba, no to wykorzystałam każdą sytuację. Oczywiście, więc musisz być w ich bandzie, żeby mnie zostawić. No nie jestem w żadnej ich bandzie, tylko chciałam z nim spędzić trochę czasu, żeby mnie poznał i w ogóle. I co, jesteście razem? Oczywiście. Nikt ci nie mówi o twojemu urlokowi. Nie jesteśmy razem jeszcze. Czy możesz przestać się na mnie złościć? Nie rozumiesz, że nie chciałam zrobić niczego złego, no. Luna, no. Oj, Vanessa, no. Przecież ja chcę mieć też inne koleżanki. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką, ciebie nikt nie zastąpi. Ale inne koleżanki też bym chciała mieć. No, ja nie będę miała. Wiesz, jaka ja jestem. Oj, przestań, jak coś to zawsze mamy siebie. Musisz, no wysłuchaj mnie, tak? Nie chcę się z tobą kłócić, chcę być dalej twoją przyjaciółką. Weź tą kokardkę, jest twoja. I no proszę, usiądź.
Nie gniewasz się na mnie? No już nie, no. No to weź ją, bo to jest prezent dla ciebie. Nie zabieram. Tobie jest o wiele ładniej. Twoje na pewno kosztowało jakieś 30 tysięcy. Żartujesz? Ona nie była wtedy taka droga. To jest prezent dla ciebie, bo ja w niej wyglądam jak kupa, a ty wyglądasz bardzo ładnie, więc... A ja wyglądam jak psichi. Nie no, weź ją na serio, bo tobie jest jej ładniej. No dobrze, zgadzam. Wiesz co, to jeszcze mam przynajmniej szansę zobaczyć, jak ty się mieścisz w tej jednej szufladzie. No to patrz. Zobacz, to jest taka mała szufladka i uwaga, uwaga, zaraz ją otworzę. Ciężko się trochę ją otwiera, się zacina. Ta-da! No dobra, a gdzie reszta ciuchów? To moje wszystkie. To teraz przynajmniej masz jeszcze tą kokardkę. Spakuj ją sobie. Miałaś uważać, jak idziesz. Przepraszam, naprawdę. Gdzie ty się tak ciągle śpieszysz, co? No, mam różne rzeczy do załatwienia. Czyli co takiego? Nie mam teraz zbytnio czasu na wyjaśnienia. Muszę lecieć. Jestem dziwna. No to, jak mam kolejną lekcję? Co masz dzisiaj taki dobry humor? Muszę ci coś powiedzieć. Jestem bardzo ciekawa. No więc, No dobra, teraz historia. Chodź, opowiesz mi inne lekcje. Witam na dzisiejszej lekcji. Jak już zdążyliście pewnie zauważyć, dostaliśmy na tą lekcję telewizor, dlatego obejrzymy sobie film o rewolucji francuskiej. Świetnie, to będziesz mi mogła wszystko opowiedzieć. No. Dobrze, w takim razie włączę film.